Siemaneczko, z tej strony Juju. Niestety mam złą wiadomość, bo Pomidor nie umie grać na gitarze i to lama, więc ja będę za niego let's playa nagrywać, więc no niestety, no to bierzemy się już za nagrywanie. Już zakładam tutaj gitarę. No i dobra. Ja o, w ogóle strasznie lami w to Guitar Hero, wiecie? Ja nie wiem, jak on może w ogóle let's play z tego robić. Jeszcze dzisiaj chciał na gitarze grać. Gdzie, kurde? Na tym? Na tym o? Dajcie spokój, no. Dobra, no to zaczynamy. Tą, gdzie on skończył. Dobra, na tej playliście. Więc... Co to ma być, kurde? Co to ma być? Co? No, co to ma być? Prowadzenie... Co? Co? Prowadzisz bez mnie odcinek? Oddawaj mi to. No. Co za kobieta? W ogóle tutaj nam mikrofon zwisa, ale już się tłumaczymy. No, tak więc, no, tłumacz się. Ty się tłumacz, ty mnie popchnąłeś. Tak więc, siema ludzie, generalnie postanowiłem, że nagram sobie te pozostałe odcinki z Guitar Hero już u Justyny. No. AC/DC, koszulka. I generalnie już gorsza będzie jakoś, bo będzie to nagrywane z Easy Cupa, tak więc nie będzie to symulatora. Ale za to kamerka jest lepsza. A tak, bo kupiłem sobie w końcu tą kamerkę. Ogólnie była o wiele tańsza niż ja widziałem w swoim Saturnie, bo w moim Saturnie była po 369 zł, prawie 400 zł, gdzie u niej to była za 299, tak? Dobrze mówię? Tak. No. Tak więc, słuchajcie ludzie, ja miałem totalnie, za przeproszeniem, wypierdolone na te wszystkie nutki tutaj. Tak więc nie zdziwcie się, że inaczej będzie wyglądał rekord, który ustanowiłem tutaj niż w poprzednich odcinkach. Więc co, jedziemy z koksem, nie? Tak. Przypomnij mi, jak to się to robiło, tak? Że ja po prostu muszę trzymać tak i po prostu tym naparzać. Tak, tak, tak. Dobra, no to... I po prostu ogarniesz chyba, więc ty wstawaj, ja znikam z kadru. No dobra, no to skoro Pomidor jednak nie potrafi grać, chciał się popisać, ale coś mu się nie udało, więc... Niestety, ale... Ja zaczynam, niestety. Jakie niestety? Spadaj! W ogóle z tą gitarą też są problemy małe, ale damy radę. Jeszcze takie proste, a ty nie umiesz grać? Cicho tam siedź. Jeszcze nie dość, że kurde, przejmujesz mój let's play, to jeszcze kanał, no what the fuck. No i dobrze. Widzicie, jakie ma problemy? Boże, mać! Dawaj, dawaj, Jezus Maria, jaka słabizna, weź. Zagraj na hardzie, zobaczymy. Jak ja na ekspercie z zamkniętymi oczami cisnę. Jojo. Jojo. Przypnij się. Ja też dobrze nie umiem grać na gitarze. No jo, a deklarowała się, że to mistrz. Nie słuchajcie go. Ogółem... Zasady są trochę inne niż na padzie, gdy nadchodzą te przyciski, trzeba przytrzymać te kolorowe na gryfie i potem struną jakby naciskać, więc... Czadowe przyciski. Przymknij się! Dobra, nie drzyjmy się, bo jest pierwsza w nocy. Jakby to powiedzieć, momenty, gdzie przyciski nie są w różnych miejscach rozmieszczone, jest łatwiej. A jak widzicie, że są w innych, to już są problemy małe. Ale daję radę. Złataj się, chichra w tym. Opowiedziałbyś coś. Ja? Przecież to ty prowadzisz let's play. Ja tu przecież jestem najmniej ważny teraz. To się nie chichraj. Przecież ty przejmujesz mój kanał. Jo. Tak więc...
Niestety, pomidor i będzie miał gorszą tutaj jakość z mikrofonu i gorszą jakość z ogółem z Guitar Hero, bo przechwytujemy to wszystko Easy Cupem przez PS2, więc... Tak wyszło. Bieda w kraju. Nie stać mnie na Avermedię nową. Wysyłajcie mu donate, to będzie miał. I takich momentów nie lubię na gitarze. Wielbiasz. Świetnie się powiedziałam. Tak więc koniec piosenki. Bang. On się tu wygłupia z tej strony, wiecie? Ale to... Wiecie co, ludzie, taka też mała zmiana zasad generalnie, bo wiecie, skoro gramy na gitarze, to już, że tak powiem, pierdolić te 5 gwiazdek. Jak będą 4, będzie dobrze. Nawet jak będą 3, to będę się cieszył. Zawsze miałeś wyjebane na te gwiazdki. Już się nie chwal, że ten... Jak, nie gówno prawda, przecież ja się starałem na 5 gwiazdek przynajmniej. No jo, w ogóle zauważyłam, że byłam trochę przesunięta w tamten bok, dlatego nie było widać całego gryfu. Ale już powinno być okej. Okay. Bardziej stoję taki kozak? Pod mikrofonem jakby. Taki kozak? To dawaj następną nutę. Dobra. Ty nawet nie potrafiłeś docisnąć guzika na gitarze. Gówno prawda. To ten guzik nie chciał się wcisnąć. Patrzcie, jak się wygłupia na let's playu moim, no ja pierdzielę. Jakim twoim? Przepraszam bardzo, to jest mój odcinek. No, patrzcie, powiedział, że ja przejmuję go w kanał, a teraz... No, A teraz już nie wiem, co powiedzieć. I ogółem... Też nie widać głowy ani całego tułowia, bo chyba najważniejsze, żeby było widać gitarę teraz w tej chwili. Jak gramy. Ja tak myślę, że coś jeszcze więcej będzie widać niż gitarę. Jo. Dziwnie się czuję, że to nie ja jestem prowadzący dzisiejszego odcinka. Mam ci kanał. Ale skoro ludzie chcieli, żebyś ty, no to proszę bardzo. Ludzie chcieli, żebyś ty grał na gitarze. Ludzie chcieli, żebyś ty grała. W ogóle na tej gitarze to są problemy odnośnie tego, że czasem rozłącza żółty guzik i niebieski. Bo ta gitara jednak ma swoje lata i też przez moją własną głupotę trochę to się uzdryło. Choć może w następnym odcinku mogliśmy też podłączyć moją drugą gitarę. No pana, nie mam drugiej gitary. Chciałbym powiedzieć drugą kamerkę. I patrzeć, byście patrzyli na reakcję tego Mongoła tutaj. Co? No używaj tego selekta. Myślę, że to takie proste na gitarze. Ale przecież... w takim momencie, No masz kombo razy 8 i co, masz więcej punktów, będziesz miała 5 gwiazdek. Niby tak, a widzieliście, przed chwilą mi rozłączyło żółty guzik, a trzymałam. Przyznaj się, że puściłaś specjalnie ten przycisk. Kopnę cię, zaraz to zobaczysz. Zaraz się pomyliłam, bo chciałam trochę... Teraz w ogóle mi nie... Problemy techniczne. To się wytnie. No jo. Rozłącza mi ten cudzy. Będę musiała zainwestować w nową gitarę chyba. Bo zainwestuję teraz w gitarę do PS3, bo... Pamiętam, jak pożyczam gitarę znajomego. On miał gitarę do PS3. I z ciekawości po prostu ją podłączyłam do PS2, okazało się, że normalnie działa. Trochę się zdenerwowałam, bo to już było po tym, jak kupiłam gitarę do PS2. Ostro, siostro. Niepotrzebnie komentujesz. Ale ja mogę, przecież jestem teraz w roli komentatora, obok. I tylko obserwuję, jak sobie pięknie grasz. No przecież mi się pomyliłam.
Tak? Jo. I jak mogliście zauważyć, ja nie dałam restartu tak jak ten Mongo, bo ten to był od razu dobry restart. Przepraszam bardzo, zasady w moim let's play'u były takie, że maksymalnie 3 razy spieprzę. Jak za trzecim razem edytuję. Po co jest większa beka? Ludzie, piszcie w komentarzach, czy chcecie, żeby wycinał takie momenty śmieszne. Że wiecie, sfejluję parę razy. Dawajcie może do 5, żeby fejlował. Bo wiadomo, że on będzie cały czas resetował. Nawet nie podejmie się wyzwania. Ja? No. Ja jestem człowiek pełen wyzwań. Chcę ci przypomnieć. To byś nie restartował co chwilę utworu. Prawdziwi mistrzowie zawsze 3 razy restartują. No jo, ja w ogóle nie restartowałam i nauczyłam się grać. Pamiętaj, to 3 razy sztuka. W każdej dziedzinie. Niby się tak mówi. Ale prawdziwy kozak nie restartuje utworu. O, jeszcze nie trafiam. Ten... You rock! Bang, bang! Dobra. W ogóle ja będę musiała trochę przycisnąć gryf za chwilę, więc to się wytnie. Ja? Dobra. Mam nadzieję, że już gitara się w miarę ogarnęła. Przycisnęłam trochę ten gryf do tego do środka. Mam nadzieję, że będzie git. Jak widzicie, mam taką czarną gitarę. No i wiecie. Lecimy z kolejnym utworem. Steller! To jest dobra nuta. Ja ją szanuję. O, wszystko szanuję. Co? Nie wycinaj tych loadingów. Bo śmieszne rzeczy się dzieją. I wyjątkowo nie będę wycinał tych loadingów. Przynajmniej teraz. A, czyli to co powiedziałam, to będzie. A co ty powiedziałaś? No żebyś nie wycinał tych loadingów. W ogóle Mongo też się nie podejmie wyzwania, nie zagra na hardzie. No nie. Ja mam... Bo jestem P1... Wiesz dlaczego? Bo jestem P1, 2, Z, D4. Pozdro dla kumatych, którzy odgadną, co właśnie w tym momencie chciałem powiedzieć. Dobra, trzeba się bardziej skupić, bo ten mnie tu zagaduje i... Ja cię zagaduję. Ciągle mam 4 gwiazdki. Zobaczycie, tutaj jak nie będzie mi gadał, to będę miała 5. Dobra, to będę cicho. Będę cicho, proszę pani. Proszę pana, proszę i tak być cicho, bo jest pierwsza w nocy. To usiądę sobie po turecku. Jo, dawaj, na podłodze. Mogę ci dać pupa. Nie. Źle. No i widzisz, zaczął gadać i już się skułam. Mów coś. Nie! Trzeba się skupić, a nie robisz wszystko na odpierdziel. Chyba będziecie słyszeć też gitarę przez mikrofon, bo tak trochę głośno jest, ale nie wiem. I tak, powiesiliśmy mikrofon specjalnie, żeby nagrać ten let's play. Pozdro dla kumaty. Ja go wiesiłem. Jeszcze się chwali, że on go powiesił. Gdzie ja wchodziłam na krzesło i musiałam zawiesić na tym żurandorze. Krabi tutaj z boku. W następnym odcinku Pomidor będzie ogarniał gitarę. Gdzie będzie się
uczył grać na gitarze. I widzisz? Widzicie? Mam 5 gwiazdek, jak mi nie gadał. Jakie ty Michał ma? No jo. Nie widzisz, tam pisze Michał. Michał dokładnie. Widzisz, co ci pokazuje? No. Dobra, zostały ci jeszcze 2 nuty. Jeszcze 2 piosenki, zobaczymy jak mi pójdzie. Więc lecimy z koksem. No ja. Może to brzmiało tak nienaturalnie. A czemu nienaturalnie? Jak typowy let's player. No uczysz się. Na moim kanale. A przepraszam, na twoim. Przecież to twój kanał. Mhm. Co z tego, że wleci na mój? Ta nutka jest dosyć spoko, chociaż przyznam, że ona mi się kojarzy troszeczkę, jakbym gdzieś ją już ją słyszał, szczerze powiedziawszy. W jakiejś tam, nie wiem, w jakiejś grze, albo Flat Out 2, albo coś. Nie wiem czemu. Wydaje mi się tak przynajmniej. A wy skąd? Może kojarzycie tą nutę? Ale ja mam jeszcze dla was niespodziankę. Ciekawe, jaka to będzie niespodzianka? Otóż zagram bonusową piosenkę. Na tym odcinku. Zagrasz bonusową piosenkę? Tak. Wow. O ile będą odblokowane na twoim koncie. Ostro poleciałaś. Ostro jedziesz. Jezu, jak on się popisuje, ja pierdzielę. O. Tu nie słyszycie, jak on się popisuje? No siostro, Jezu, jak w ogóle nie wiem. Kurde, nos mnie spędzi. A! To się podrap. Jo, ciekawe jak. Czekaj, ja zaraz poprawię. Co poprawisz? Podrapię cię, ale w fajny sposób. No. Dobra. Halo YouTube pomocy, dziewczyna przejmuje mój kanał. Dobra, mogę się... Nie mogę się podrapać. Rock and roll. No mi tu jeszcze zaczął tańczyć po mojej prawej stronie. Ale komentować takich rzeczy to ty nie musisz. No i tak będzie odcinek na luzie. Jak cała ta seria. Ja będę musiała jeszcze raz gryf poprawić. Jakoś poszło. You fucking rock. W ogóle
Wiecie, co on teraz zrobił? Chodźcie tu, pokaż na kolarce. Nie, no nie będę takich debilstw pokazywał, co ty? Ale przez tery będą. Ej, no jest pierwsza w nocy, nie rzucaj tym. Widzieliście, jaki pojebany? No dawaj. Tego pewnie nie było słychać. Continue. Ale nie, nie rzucaj, bo wuda, to przyjdzie jeszcze. Dobrze. Widzicie? Jakby spokojny się zrobił. Tylko ja chyba bardziej się przesunę do mikrofonu. Będę... To czas na walkę. Nie, muszę głośniej gadać. Chyba, że mnie po prostu pogłośnisz. No. No. Dawaj, dawaj, jedziesz z koksem. Bang, bang. Do przodu. Do tyłu. Ostatnia piosenka nam została. Symphony of Destruction. Destruction. Symphony of Destruction. A dalej nie będę spoilerować. Dalej nie będziesz spoilerować i tak już zespoilerowałaś tytuły. Brawo. Taki profesjonalny let's player z ciebie, no. Tak. Brawo. Mówi człowiek, który raz zespoilerował całą fabułę w pierwszym odcinku. Hashtag ci, co pamiętają. Dobra, to będzie trochę trudne. Na tej gitarze. Chociaż... Potem może być taki moment. Ja grając teraz na gitarze jestem na poziomie Michała, jak gra na padzie. What the fuck? Ja się na tym poziomie, że jak ty grasz na medium na padzie, to ja muszę grać na medium na gitarze. Bo nie umiem grać na gitarze. Dokładnie. Chcesz mi w tym momencie coś udowodnić, czy chcesz mnie w tym momencie pocisnąć? Mówię tylko! Sugeruję, że jestem słaby. Tak. To nieźle. To nieźle słaby jestem. Szkoda, że to prawda. Czy się przyznajesz? Na razie nam dobrze idzie. Ups, jeden fail. Chyba. Wystrzałowe gitary. Wiesz, kogo gitary? Kurde, chciałam wcisnąć select i spoilowałam. Na tej gitarze można jeszcze podnieść tą gitarę, tak wiecie. Tylko tutaj, jak ją podniosę, to mi będzie rozłączać znowu przyciski, więc wolę lepiej nie. Przyciski ci rozłączy? No. Jak mi przykro. Zobaczymy, zobaczymy. That fail. Mhm. Cisza. No chciałaś, żebym siedział cicho, to siedzę cicho. Zaraz
Zaczął gadać znowu się do czampu. Ja pierdzielę. I weź tutaj się pobyć z kobietą. Aha. No masakra, co nie? Weź. No weź w ogóle. O, zobaczcie, jak on tylko galata się kuje. Już to widzę, jak ludzie będą cisnąć bekę przed ekranami. Zobaczymy, jak ty poprowadzisz Guitar Hero. No, zobaczymy. Weź napić. No masz 5 gwiazdek. Wow! To dałaś niezłego czaru. To dałaś niezłego czaru. Ma. No. No i dobra, no to była ostatnia piosenka. Ale jeszcze zobaczymy bonusowe, które się kupuje w sklepie. Wow. Nie ucz mnie takich lifehacków. No będziemy musieli kupić, bo to twoje konto. Tak więc jak widzicie, mamy już trzecią całą tracklistę zaliczoną. Zostaje jeszcze tylko czwarta, piąta i szósta i będzie wielki finał. Dokładnie. Tylko ciekawe, czy będziesz grał na gitarze wielki finał. Ohohohoho. Może tak, a może nie. Aha, fajnie, bez zawsze można przecież spróbować, nie? Aha, może tak po kolei. Dobra. Randomową jakąś mogę będę wszystkich po kolei tutaj tych piosenek. I co, ty chcesz jedną tutaj ograć teraz? No bonusowo. Bonusowo, bo wystąpiłaś. Tak. Widzicie ludzie. No. Fire it up. Czy chcesz head on the... Cicho, to słucham. Co jest fajnego? Cały Monterey on Joyce. Albo Eureka i we found love. Nie chcecie wiedzieć, jak się teraz na nich patrzyłam. Dobra, zagramy to. Ten odcinek chyba będzie trochę dłużej trwał. No, niestety. Tak to jest. Ja sobie usiądę. O, patrzcie, kto tu jest. Fragment mnie. Ale ja cię zasłonię. Dobra. Nie ma go. Nawet nie wiecie, jak ja się teraz drę, żeby w ogóle było mnie słychać na tym mikrofonie. Będziesz przestarzyć, jak nic. No. Nie, moja wina. Przecież to nie mój kanał, to nie mój problem. No jo. Sama sobie to zmontujesz. Fajnie. Jeszcze mam to montować. Jeszcze czego? Nie wiem. Brzydki do tego, co? No. A. Dawaj, dawaj. Nie umiem trafić. Nie umiem w gitarę. Nie umiesz w gitarę? Kiepsko, kiepsko. O, kurde. Dziwnie się czuję teraz w rolę takiego oglądającego niż grającego w sumie. Dziwne to trochę uczucie. Tak myślę.
To nie jest. To żeś się nieźle skupiła. No. Głupia piosenka, nie lubię jej. To po co ją brałaś? Oje. Nie, ale serio, tak się ciebie zapytam, po co brałaś tą, którą nie lubisz, skoro mogłaś wziąć tą, którą lubisz? Ja nawet nie wiem, jakie to są bonusowe piosenki. No jak to ty nie wiesz? Nie przechodziłam bonusowych piosenek w Guitar Hero 1. W trójce przechodziłam, bo są fajne. Oj tam, oj tam. Dajesz i tak czadu, no. No, w porównaniu do ciebie na gitarze. O Jezus Maria. O Jezus, co to było? Na gitarze to było niewykonalne dla mnie. Dla takiego mistrza? Ja jestem mistrzem na padzie. Jasne. Niedawno mi mówiłaś co innego. Nie kłam. Widzicie, jaką kłamię? Ojej, ojej, ojej. Napiszcie, czy wam się podobała ta piosenka, bo mi nie. Mogłam jej nie wybrać, mogłam inną wybrać. Dislike. Na tej piosenki. Nie mówi się o takich rzeczach w Let's Playu. Powiedziałem dislike dla tej piosenki, no to chyba jasno. What the fuck? Cztery gwiazdki, nawet nie jest źle. No ja widzisz. No i dobra. To chyba byłoby na tyle. Tak więc... Też tak sądzę. Chodź tu się pożegnaj. No, o, to dostałem zezwolenie na pożegnanie się chociaż. Wow. Wow. No także wiecie, no. 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 Tak więc ludzie, mam nadzieję, że wam się ten iście, że tak powiem, wyjątkowy odcinek podobał. No, następny odcinek ja poprowadzę. Możemy zrobić tak na przemian, albo po prostu jak ja już będę, że tak powiem, dostawał nerwicy przy piosenkach, no to najwyżej mnie zastąpi Justyna i tyle. Powodzenia. No, tak więc dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, iż troszeczkę się wam humory poprawiliśmy, o ile mieliście złe. No. No i miejmy nadzieję, że się trochę pośmieliście. Z początku przynajmniej. No. Tak więc... Oddaję gitarę w twoje ręce. Tak więc, ludzie, dzięki za oglądanie i niech gitara będzie z wami.